Witajcie w Krainie Składów! Ten odcinek powstał z myślą o osobach, które mają wyjątkowo duży problem z ochroną przeciwsłoneczną. Może potrzebują jej więcej i w różnej postaci, może mają problem z doborem filtra. Dla każdego coś się znajdzie i nie będzie tu tylko o kremach. Zanim zaczniemy, chciałabym jeszcze o czymś wspomnieć, czyli o wyrozumiałości. Szanuję to, że nie każdy może używać i reaplikować krem z filtrem. Chociaż to najważniejszy etap pielęgnacji, to dobór produktu jest trudny i zdaję sobie sprawę, jakie to wyzwanie dla osób na przykład z trądzikiem czy łojotokiem. Nie będę Was straszyć, zmuszać czy cokolwiek. Poszukamy innego wyjścia i może rozwiążą się jakieś Wasze trudności. Tak więc, do rzeczy! Przyjazne kremy. Dobór kremu z filtrem to duże wyzwanie i na kanale jest już kilka filmów z polecajkami, ale tutaj akurat wybrałam takie produkty, które nie są zbyt drogie, są dostępne w drogeriach i zgarniają wiele pozytywnych opinii od osób z różnymi cerami. Zacznijmy od kremu Revox. Jest wyjątkowo uniwersalny i często lubią go cery zarówno suche, jak i tłuste. Wiem, że zastrzeżenia może budzić w nim parafina, ale spokojnie. Tutaj w praktyce to coś, czemu bliżej do silikonu. Dlatego nie ma większej tendencji do zaostrzania zaskórników. Krem zawiera filtry chemiczne starszej generacji, ale szczerze nie przejmowałabym się tym w ogóle, ponieważ najważniejsza jest ochrona. A krem nie bieli, nie roluje się, nadaje się pod makijaż i jest komfortowy. Ale jest tak jakby mokry. Nie tłusty, tylko serio mokry. Niektórych to może denerwować. Dla cer suchych mogę polecić Liren z kompleksem IR. Trochę nawilża, nadaje się pod makijaż, nie bieli, jest lekki i zwykle bezproblemowy. Ma lekko błyszczące wykończenie. Jego ważną zaletą jest też dostępność, bo można go kupić w większości drogerii i często jest na promocji. Zdecydowanie warto go przetestować. Cerom tłustym może za to spodobać się garnier, konkretnie w wersji z kwasem hialuronowym. Jest bardzo leciutki, między innymi dzięki zawartości alkoholu, który odparowuje. Krem ma matowe wykończenie i świetnie sprawdza się pod makijaż. Jeśli jednak lubicie naturalne produkty, to ten nie będzie najlepszym wyborem, ale coś za coś. Znalezienie równie lekkiego kremu nie jest łatwe. Z kolei dla cer wrażliwych i które często mają problem ze szczypaniem, mogę polecić Liren Natura. Nie jest taki przyjemny w użyciu, ale i tak jest nieźle, jak na minerały. W każdym razie przynajmniej nie powinien szczypać, nadaje się dla alergików i dzieci, a do tego ma duże opakowanie. Jeśli jednak to wciąż nie to, to spokojnie, bo wciąż testuję i będę dawała Wam znać, jeśli pojawi się coś fajnego. Makijaż z SPF. Niestety, ale podkład z filtrem nie zastąpi nam typowego produktu przeciwsłonecznego. To dlatego, że żeby produkt zapewniał deklarowaną przez producenta ochronę, musimy nałożyć go całkiem sporo. Z kremem to nie problem, bo się wchłonie, ale podkłady w takiej ilości to totalna maska. Co nie znaczy, że są bezwartościowe. Wręcz przeciwnie. Każda dodatkowa ochrona jest cenna, szczególnie jeśli w ogóle nie stosujecie filtrów. Moim zdaniem warto więc sięgać na przykład po kremy BB z jak najwyższym faktorem SPF. Wtedy nawet jak nałożymy go za mało, to wciąż jakaś ta ochrona jest. Mogę polecić Wam na przykład krem Misha. Wyjątkowo mają też jaśniejsze odcienie. Pamiętajcie tylko, że wartości filtrów się nie sumują, ale mogą się wspierać. Zakazane produkty. Mocno to nazwałam, ale chodzi mi ogólnie o to, że jeśli macie problem z ochroną przeciwsłoneczną, to lepiej całą pielęgnację nastawić na nawilżenie i regenerację i totalnie odpuścić sobie retinol, złuszczanie, kwasy, peelingi, a nawet srebro koloidalne. Skóra bez filtrów już ma ciężko, więc nie dokładajmy jej problemów i podrażnień. Jeśli za to będziemy ją nawilżać, regenerować i dostarczać antyoksydantów, to na pewno poradzi sobie lepiej. Takie antyoksydanty to na przykład stabilne pochodne witaminy C, witamina E, niacynamid, chitozan i wiele, wiele więcej. Czyli na przykład zamiast użyć serum z podstawową witaminą C, która jest kwasowa i może podrażniać, to lepiej użyć czegoś zawierającego jej pochodne. Trudna reaplikacja. Jeśli nie chcecie używać kremu z filtrem, bo nie radzicie sobie z reaplikacją, to spokojnie, nie zniechęcajcie się. Nawet jeśli nałożycie krem tylko rano, to i tak bardzo dobrze. Ważne, aby chronił Was, kiedy promieniowanie jest najsilniejsze i kiedy jesteście w pełnym słońcu. Jeśli rano nakładacie krem z filtrem i na przykład do 16 jesteście w biurze, to totalnie inna sytuacja niż gdybyście biegali po plaży. W pierwszym przypadku, czyli kiedy spędzacie czas w pomieszczeniu, to ochrona kremu nie spada aż tak drastycznie. Znalazłam badanie, które pokazało, że po nałożeniu kremu z SPF 50 po 4 godzinach ochrona spadła do około 30 SPF, a nie do zera.
I spokojnie, nawet jeśli macie wszędzie chociaż w miarę nowe okna, to one też blokują część promieniowania. Inaczej wszystko w domu by nam blakło. Oczywiście SPF to ochrona przed UVB, a promieniowanie to też i sięgające w głąb skóry UVA. Dlatego warto i polecam reaplikować kremy, kiedy to tylko możliwe. Ale jeśli nakładacie go tylko raz dziennie, to i tak nieźle. Reaplikacji trzeba pilnować przede wszystkim na plaży, w górach, wszędzie, gdzie jesteśmy narażeni na silne promieniowanie i wysiłek fizyczny. Kosmetyki przeciwsłoneczne ścierają się i osłabiają pod wpływem potu, wody czy czynników zewnętrznych, dlatego im więcej ruchu, tym bardziej potrzebne jest dołożenie produktu. Możecie to zrobić sprayem albo na przykład wklepać krem gąbeczką jak podkład. Uważajcie na okulary. To jest bardzo, bardzo ważne. Nie każde ciemne okulary są od razu przeciwsłoneczne. Nie polecam kupowania ich na przykład na straganach za parę złotych. Przeważnie to zwykłe ciemne szkło lub plastik, które nie dość, że nas nie chronią, to mogą nam jeszcze bardziej zaszkodzić. Mogą osłabiać nasz odruch mrużenia oczu i tym samym narażać je na promieniowanie. Okulary przeciwsłoneczne kupujemy tylko w zaufanych miejscach i upewniamy się, że mają potrzebne atesty. Polecam w nie zainwestować, a szczególnie w takie większe, jeśli macie duży problem z używaniem filtrów w okolicy oczu i wszystkie Was szczypią. Lepiej chronić się okularami niż niczym. Odzież UV. Są to ubrania z materiałów, które na przykład rozpraszają promieniowanie czy ograniczają jego przedostawanie się przez gęsty splot. Taka odzież ma oznaczenie UPF i to odpowiednik SPF. Niestety nie są jakoś szczególnie popularne. Dla dzieci raczej znajdziecie bez problemu, a dla dorosłych z wyborem jest tak sobie. Sama wciąż poluję na ładny kapelusz, ale ogólnie polecam nawet zwykły z dużym rondem czy zwykłe lekkie ubrania zakrywające skórę. Lepiej tak, niż totalnie się nie przejmować. Indeks UV. Jeśli macie tak, że raz nakładacie krem, raz nie, zapominacie i tak dalej, to warto znaleźć jakąś aplikację lub serwis z pogodą, który pokazuje indeks UV. Jest to skala, która określa poziom zagrożenia wynikający z promieniowania i zaczyna się od zera i sięga do około 11 i więcej, ale to już ekstremalne sytuacje. Ogólnie są tabelki, które nawet określają, jak powinniśmy chronić skórę w zależności od wartości indeksu, ale nie polecam się tym sugerować, w takim sensie, żeby nie dobierać pod niego ochrony. Ochrona powinna być zawsze możliwie najwyższa, a skala może być motywatorem. Jeśli na przykład wstaniecie rano, sprawdzicie, że aha, dzisiaj indeks UV wynosi 6, to już koniecznie nakładacie filtr. Czasem taka jasna ocena sytuacji pomaga w podjęciu konkretnych działań. Unikaj pełnego słońca. Szczególnie jeśli w ogóle nie używacie kremów z filtrem, to jeśli nie musicie, to nie wychodźcie na zewnątrz w godzinach od 11 do 15. A jeśli chcecie wyjść, to starajcie się przebywać w cieniu lub załóżcie kapelusz z dużym rondem. To już zawsze coś. A jeśli chcecie więcej, to zawsze możecie przeczytać naszego e-booka o pielęgnacji przeciwsłonecznej. Znajdziecie tam dużo więcej poleceń kremów i kosmetyków, sposobów ochrony, reaplikacji filtrów, potrzebne definicje i wszystko, co potrzeba, aby ogarnąć przeciwsłoneczną pielęgnację. Potrzebny link znajdziecie w opisie. A jeśli chcecie więcej odcinków w takiej tematyce, to dajcie znać poprzez łapkę w górę, komentarz lub subskrypcję. Dziś się z Wami żegnam. Buziaki, pa!